Hipokom Gdynia, Union Olimpia Lublana. Jest z nami trener ekipy gości, pan Saszo Filipowski. Good evening, coach. We are waiting for your comment after the game. So congratulations to our opponents who played good, especially in third quarter. I'm happy for my young guys who in these difficult moments of the club they stayed together and they fight. So we had average 20 year average. Przede wszystkim trener pogratulował zespołowi Asekoprokom Gdynia zwycięstwa. Przyznał, że szczególnie gra w trzeciej kwarcie ustawiła wynik tego spotkania. Jest też zadowolony z postawy swojej młodej drużyny. Jeśli dobrze pamiętam, wspomniał, że średnia wieku w tej drużynie to 20 lat. Tylko 20 lat. I'm satisfied with three quarters, but in third quarter we didn't find the solution against the aggressive defense of our opponent, and in fourth quarter we lost energy because we didn't have a lot of players in rotation. Jestem zadowolony z postawy mojej drużyny w trzech kwartach. W trzeciej kwarcie nie znaleźliśmy rozwiązania na agresywną obronę drużyny Asekoprokom. W czwartej kwarcie, przy tak dużym prowadzeniu naszych przeciwników, po prostu straciliśmy już energię do gry. Są pytania do trenera Filipowskiego, bardzo proszę. To był Goran Jagodnika. Goran tutaj przyjechał jako 10. zawodnik. Tak, tak. Goran tutaj przyjechał, jest kontuzjowany. Potrzebuje 2 miesiące, żeby wrócił do treningów. A z drugiej strony potrzebowaliśmy go, żeby był zespołu, że nie wybiła kara. Jakie perspektywy przed wami? No, macie taki skład, no, przegraliście 3 mecze z rzędu w Lidze Adriatyckiej po 7 zwycięstwach. Dobra, ta sytuacja jest finansowa. Dużo zawodników wyjechało. 4, tak? Tak, jutro będzie 5. Tak, czekamy na jaka będzie sytuacja. Mam nadzieję, że finansowa sytuacja będzie lepsza, że musimy zrobić 4 albo 5 nowych zawodników i począć znowu. Słuchamy dalej. Że to wszystko. Bardzo proszę o ciszę. Tradycyjnie przyszedł czas na komentarz trenera gospodarzy. Jest już z nami trener Tomas Paczesas. Panie trenerze, czekamy na kilka słów po spotkaniu przeciwko Olimpii Lublana. Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałem pogratulować Olimpii za dobrą walkę, szczególnie w pierwszej połowie. Potem trochę zabrakło Rosji. Starali się walczyć do końca. Także też chcę pogratulować kibiców i wszystkich graczy z pierwszym zwycięstwem. Eurolidze zagraliśmy może niezbyt rewelacyjnie w ataku, ale bardzo dobrze w obronie zagraliśmy. I szczególnie trzecia kwarta po przerwie zupełnie inaczej funkcjonowaliśmy i myślę, że to spowodowało, że wygraliśmy ten mecz. Cieszy mi bardzo walkę na tablicach, bo teraz ostatnie 2 mecze wszystkie przegraliśmy, przede wszystkim tablice. I przegraliśmy automatyczne mecze, także cieszy mnie postawa i motywacja Lapety, który bardzo dobrze walczyli się na tablicę. Z tego powodu my mieliśmy nawet, nie byliśmy skuteczni za 2, bardzo, bardzo słaby procent z pola 3 sekund i z osobistych pozwolił nam wysoko wygrać. Także jeszcze raz gratuluję zespół pierwszej wygranej. Będziemy starać się o kolejne. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Paczesasowi. Panowie, jeśli są pytania, bardzo proszę. Tradycyjnie. Bez pytań. Chodź blok, bo trzeba skonstruować panie Bakowskiego. Ta rzeczywistość jest chyba, 3D chyba oglądam, rzeczywistość w tym, że był. Będzie prosto.